Idąc do zoo, możemy napotkać tam wiele najróżniejszych gatunków ptaków, również papugi. Te jednak nie mogą być wychowywane jak te domowe. Powinny zachować jak najwięcej naturalnych instynktów. Co jednak, gdy młode, zagrożone gatunki są odrzucane przez rodziców? Poznajcie historię Żako i jego opiekuna, któremu udało się odchować małą papuszkę w opolskim zoo. Nie bój się tego, bo to się przeszkadza ci, tak? Będziesz się denerwować. Ja ten jeszcze wezmę jedzenie, jestem, ja dam ci wiśnie zaraz, a ty lubisz wiśnie, tak? Ten uroczy młody ptak to 4-miesięczna papuga Żako. Przedstawiciele tego gatunku zamieszkują środkową Afrykę. Od Sierra Leone na zachodzie, po Kenię i Tanzanię na wschodzie. To cud, że nasz mały bohater żyje. Jego rodzice, myśląc, że jajo jest niezapłodnione, zaczęli burzyć gniazdo. Daliśmy je do inkubatora, to jajko, bo było już zimne, lekko pęknięte nawet, więc nawet nie rokowaliśmy jakiejś nadziei z tym pisklakiem, ale okazało się, że po tygodniu wykluło się właśnie pisklątko i to było pierwsze Żako kongijskie właśnie w naszym ogrodzie. Żako stracił kontakt z rodzicami, którzy nie rozpoznaliby w nim swojego dziecka. Pan Jarosław wziął więc malucha pod swoją opiekę, co było nie lada wyzwaniem. W tej chwili to już jest ptak, który ma piórka, kolor, wszystko sam sobie radzi, ale pisklak po wyjściu z jajka jest ślepy, ma odrobinkę puchu, jest wielkości mniej więcej kciuka i jest nieporadny zupełnie, więc trzeba było go karmić. Pojemność wola tego pisklaka jest bardzo mała, więc on na początku co 2 godziny jest karmiony, całą dobę, w nocy też. Młode piskle potrzebowało stałej opieki niemal przez całe 2 miesiące. Żako mógł mieszkać z panem Jarosławem, jednak będąc poza domem, jego opiekun musiał pilnować godziny, by wracać na czas na co 2-godzinną porę karmienia. To nie było łatwe zadanie. Ptaki te bardzo przywiązują się do ludzi. Kontakt był po prostu ograniczany tylko do karmienia, do podawania karmy i jakiejś takiej obsługi, ale nie staraliśmy się, żeby takie jakieś tam pieszczoty czy coś takiego, chociaż on i tak nie jest się w stanie tego uniknąć. Żako lubi być głaskanym. Ptaki z reguły czeszą się dziobami, dlatego dla naszej papuszki dotyk, szczególnie w okolicy uszu, jest naturalnie przyjemny. Nie będzie głaskania, nie ma głaskania, chodź do jedzenia, chodź. Chodź. Może wiśnia teraz, co? Nie ma karmienia, tylko jest samo, samemu trzeba jeść. No to jest, w tej chwili nie je naturalnie, tylko tak jakbym go karmił właśnie. Wydaje mu się, że będę go karmił. To potrząsanie takie to jest naturalne jedzenie, nie wygląda w ten sposób. To ważne, by młode zwierzę w zoo się nie uwsteczniało. Gdy raz zacznie jeść samo, nie powinno się go więcej karmić. Jak podkreśla pan Jarosław, nie dlatego, że już nie chce tego robić, ale dlatego, żeby nie wyrządzić zwierzęciu szkody. Dlatego nie oswajamy za bardzo, bo właśnie szczególnie Żako są wrażliwe na i takie większe papugi na zmianę, czasami kogoś sobie wybiorą i wtedy one przeżywają to. Potrafią się wyskubywać, pióra sobie wyskubywać, okaleczać się. I jakby chcąc tego uniknąć, staramy się tak właśnie, żeby miał taki swój świat. Na pewno takie odchowywanie jest ogromną przyjemnością i satysfakcją, ale właśnie to też, że taki zwierzak ufa człowiekowi, z tym, że mówię, nie należy tego jakby tak za bardzo wykorzystywać, moim zdaniem. Po prostu trzeba im dać jakąś wolność i zawsze wiedzieć, że one mają mieć nadzieję na przyszłość, mają tworzyć sobie jakąś grupę, która będzie sobie funkcjonowała naturalnie.
Być może niedługo do naszego Żako dołączy jego młodszy braciszek. Dzięki ostrożnemu wychowaniu łatwiej będzie mu się odnaleźć wśród innych ptaków. Na razie jednak jego opiekun jest mu bliższy niż ktokolwiek inny. To jest tak właśnie. Wracamy. Chodź. No i teraz jest. Pokaż. Teraz mnie załatwił. Stamtąd nie można go zdjąć. Chodź do góry, chodź. Chodź za głowę. Z głowy już zdejmiemy. Jednak jest to dążenie do tej bliskości. Powiesz coś, bo ty mówisz czasami coś w sensie po swojemu, tam wygadujesz, tak popiskujesz, popiszczysz trochę. Nie, w ręki nie, tak? Żako jak każde dziecko pragnie zabawy, a przede wszystkim matczynej miłości, której od swoich rodziców nie mógł otrzymać. Tym większa dla pana Jarosława satysfakcja, że udało mu się odchować zdrową papugę. Nasz Żako miał ogromne szczęście. Teraz czas, by zaczął się usamodzielniać i żył z przedstawicielami swojego gatunku. Nie.